Patrzyły suknie, broszki, kwiatki, paski, w kratki i w zakładki, w krążki oraz w centki. Aż cieszyły się klientki, kiedy przyszły do Skierniewic, zobaczyły 8 dziewic, 8 panien burmistrzanek, różowiutkich jak poranek. Wezwał burmistrz dwie krawcowe: dla mych córek zróbcie nowe, piękne suknie w różny deseń, niech wystroją się na jesień. Rozłożyły dwie krawcowe materiały kolorowe, 7 panien skromny gust ma, a kaprysi właśnie 8. Nie chcę krążków, prążków, kratek, ani groszków na dodatek. Na desenie wciąż się dąsa, oczy we łzach, buzia w pąsach. Burmistrz łamie sobie głowę, wreszcie woła dwie krawcowe: w magistracie, jak to bywa, dokumenty mam w archiwach. Mogę dać wam z dokumentów 500 kropek z atramentu. Dość już mam tej całej szopki, niechaj będzie suknia w kropki. Burmistrzanka się uśmiecha, z kropek może być pociecha. Bardzo długo trwało szycie, lecz wypadło znakomicie. I na balach tym ślicznościom przyglądano się zazdrością. Odtąd panny w Skierniewicach mają kropki na spódnicach. Na przyjęcie się wybieram, wszystkie szafy pootwieram. Co mam włożyć, to czy to? Dwie kokardy wziąć, czy 100? Spodnie w kratkę, czy też w kropki? Zamiast butów może wrotki? Tak się męczę, tak się staram, wkładam 4 bluzki naraz. Do żurnala ciągle zerkam. Może lepiej pójść w lakierkach? Może w bluzce od piżamy? Albo w nowej sukni mamy? Czy na żółtym kapeluszu mam rozsadzić kotka z pluszu? Wszystko to za długo trwa. Zegar bije 1 i 2. Już przyjęcie się skończyło, a mnie wcale tam nie było. Wszystko wypisane, tylko czekamy na wyniki, to obejrzymy jeszcze krótki program artystyczny w wykonaniu naszej koleżanek Agnieszki Lech i Aleksandry Urbaniak. Zaśpiewają nam dzisiaj piosenkę Pół kroku stąd i byle jak. Przecież nie jest.